Kochani rodzice, w tym wyjątkowym dla nas dniu szczególne podziękowania należą się Wam. Nie tylko za trud włożony w organizację tego naszego wspaniałego przyjęcia, lecz także za całokształt tego, kim jesteśmy. Przede wszystkim chcielibyśmy Wam podziękować za miłość, jaką nas obdarzacie, nie tylko w okresie naszego dzieciństwa, ale również teraz, jak wkraczamy w dorosłe życie. Dziękujemy za całokształt okazanego wsparcia, tego, które okazujecie nam teraz, w niektórych trudnych sytuacjach, ale także tego okazywanego w czasie naszego dzieciństwa i w czasie naszej nauki. Chcielibyśmy Wam również podziękować, że nauczyliście nas, że najważniejsza jest rodzina. To dzięki temu zdecydowaliśmy się na założenie domu i dzięki temu będziemy zawsze wiedzieli, że rodzina jest to podstawa naszej relacji, naszego związku. Dziękujemy również za nauczenie nas poszanowania do pracy i do tego, że tylko ciężkim swoim wysiłkiem można do czegoś fajnego faktycznie w życiu dojść. Chcielibyśmy Wam również podziękować za to, że zawsze możemy czuć się przy Was jak prawdziwe dzieci, chociaż często narzekacie, że zachowuje się zbyt dziecinnie, ale myślę, że też czerpiecie z tego bardzo dużą radość. Mamo, Tobie podziękowania należą się w szczególności za całą Twoją miłość i całe wsparcie, jakim nas obdarzasz. To jest Twoje wspaniałe ciasta i obiadki, które nam szykujesz, jak przyjeżdżamy. To po prostu coś rewelacyjnego. Będziemy przyjeżdżać dalej, tak? I dziękujemy za to, że nas cały czas wspierasz, że okazujesz nam całą miłość. Mamy nadzieję i jesteśmy tego pewni, że nasze dzieci będą miały wspaniałą babcię w Tobie. Mamusiu, Tobie chciałabym podziękować za to, że jesteś dla mnie ogromnym autorytetem. Nie tylko dlatego, że dzięki Tobie będę, jak myślę, wspaniałą matką i wspaniałą żoną, ale też za to, że jesteś dla mnie ogromnym autorytetem w życiu zawodowym. Myślę, że dostrzegasz, że pewne Twoje cechy również przedkładam w mojej pracy, ale również w domu i w relacji, w jakiej jesteśmy. Dziękuję Ci również za to, że jesteś moją największą przyjaciółką i że zawsze byłaś cierpliwa i znosiłaś moje wybryki, ale myślę, że również byłaś ze mnie bardzo dumna i jesteś. Tato, Tobie chciałbym szczególnie podziękować za Twoje poświęcenie, za to, ile trudu włożyłeś w to, żeby nas dobrze wychować i dobrze wykształcić. Dziękuję Ci również za cierpliwość i za to, że mogłem się bardzo wiele dzięki Tobie nauczyć, za to, że razem robiliśmy łazery, remontowaliśmy łazienkę czy naprawialiśmy samochody. Ale nie umiesz naprawiać torebek. No nie. Tato, Tobie chciałabym podziękować za to, jakim jesteś dla mnie ojcem. Za to, że dzięki Tobie pokochałam podróże. Za to, że zawsze rozśmieszałeś mnie do łez, czy to w okresie mojego dzieciństwa i wszystkie Twoje opowieści z Kropkiem, czy teraz, kiedy jesteś królem dowcipów. Ponadto chciałabym Ci podziękować za to, że zawsze realizowałeś wszystkie moje nawet najgłupsze pomysły. Za każdą naprawioną torebkę, czy za każde naprawione buty. Myślę, że jeszcze przez długie lata będę musiała je do Ciebie przywozić, bo zanim Tomek nabędzie tą wiedzę, to jeszcze troszeczkę to potrwa. Więc bardzo, bardzo Ci dziękuję. Kochani rodzice, w tym dniu chcielibyśmy Wam również podziękować za nasze rodzeństwo. Dzięki nim nasze dzieciństwo było wypełnione zabawą i ciekawymi przygodami. Pomimo, że często nasze pomysły były dość niebezpieczne, to myślę, że zawsze trzymaliście rękę na pulsie. Liczymy, że nasze rodzeństwo będzie dla nas wsparciem również w przyszłości i było dla nas ogromnym wsparciem w trakcie tych przygotowań do naszego wielkiego wydarzenia. Dziękujemy. Kochani nowi rodzice, chciałam Wam również serdecznie podziękować za Karolinę, za to, jak ją wspaniale wychowaliście i za to, że będzie na pewno idealną żoną dla mnie. Proszę. Pani mamo i pani tato, ja chciałabym serdecznie podziękować za mojego dużego Toma, za to, że jest taki cierpliwy, pomimo mojego nerwowego charakteru, za to, że każdego dnia mnie zmienia i za to, jaką miłością mnie obdarza. Dziękuję. Dziękujemy Wam wszystkim za przybycie, za wspaniałą zabawę oraz za wszystkie życzenia serdeczności, które nam złożyliście. Bawmy się dalej.